W tym odcinku pokażę Wam, jak przy użyciu technologii Link to SQL wstawiać dane do bazy danych, nie używając w ogóle instrukcji języka SQL. Dobra, to używam tutaj SQL Server Management Studio. W mojej bazie danych stworzę sobie jakąś tabelkę, która będzie posiadała identyfikator, typ danych całkowity, nie ma pustego. To będzie generowane automatycznie. Czyli sobie ustawię i incremental o jeden będzie się zmieniał. I tam dodam sobie jakieś tam imię. Teraz sobie. Aha, i jeszcze dodam tutaj set primary key. Czyli klucz główny, tabela, nazwy to, nie wiem, koledzy 3. O, coś takiego na przykład. Mam tą tabelę. Koledzy. Refresh. Koledzy 3. Jeżeli. Zobaczycie, zero danych. Dobra, wychodzę z tego sobie SQL Management, bo nie jest mi potrzebny. Tutaj odświeżę, to już mam koledzy, a tutaj nie wiem, jakaś tabela niepotrzebna. Odświeżę sobie. Zobaczymy, co jest. Dobra, tu jest ta tabela, tak? Puste, nie ma rekordów. Dobra, stworzymy sobie jakąś tam stronę ASP.NET. Szybko. Stworzymy sobie, dodamy sobie klasę, która będzie mapowana na tabelę linku. Coś takiego, coś takiego. Idziemy sobie SQL Server Object Explorer. Wrzucam tą tabelę tutaj. Kontekst sobie skopiuję. Dodam sobie nową formatkę. New item. Nową formatkę, coś takiego. No to formatkę dodam sobie parę kontrolek. Nie wiem, label, przykład. Podaj imię. Jeszcze sobie wrzucę jakiegoś textboxa, żeby pobierać te imię. Jakiś przycisk. Jeden to będzie przycisk służący do wstawiania danych. Wstaw dane. A drugi przycisk, nie wiem, wyświetlający. Wyświetl dane. Dane. Spoko. Dobra, weźmiemy sobie tutaj. Stworzę sobie zmienną kontekstu. Następnie stworzę sobie obiekt klasy koledzy 3, który będzie posłuży mi za wstawianie danych. Dobra. O, imię sobie wstawię, nie wiem. To będzie pobierane z textboxa. Tak, spala tekst, no i oczywiście dx koledzys. Jest taka komenda insert i tu macie all, czyli jak wiele rekordów z jednym zamachem wstawiacie, a tutaj jak pojedynczy. Ja tu pojedynczy wstawiam za jednym zamachem i jeszcze muszę submit changes potwierdzić. Dobra, spoko. Wstawianie już jest wykonane. Zostało nam wyświetlenie danych z tabeli, więc dobra, stworzymy sobie jakieś zapytanie. From m in dx. A, przepraszam. Właśnie. Przydałoby się to stworzyć tutaj, bo nie chce mi się powtarzać kodu. Zrobię tak. Coś takiego. No, dx, koledzys i select m, żeby mi pokazał wszystkie wiersze. Dodam sobie kontrolkę grid view, ona się nazywa grid view 1, więc to grid view będzie moją kontrolką wyświetlającą, czyli data source. Ustawiam na moje zapytanie. Ja oczywiście chcę,
żeby mi to od razu wyświetliło, czyli bin date. No dobra, sprawdźmy, czy działa. Odpalam. Pojawiają się tam formularze, tak? Jeżeli nacisnę wyświetl dane, to pokazuje mi się odwołanie do... Dziwne. Dobra, zróbmy inaczej. Wstawię sobie jakieś dane. Teraz wyświetl. I czemu jest błąd? Dobra, zrobimy sobie inaczej. Nie będę się bawić z tym kontekstem tutaj. Już nie chce mi się myśleć. Za późno jest. Sobie wstawię tutaj. Weźmy sobie, o tutaj wstawimy. I teraz uruchomimy kod. Widzimy, wyświetla. Teraz wprowadzę sobie imię Andrzej. Wstaw dane. Andrzej, nie wiem, tam... Robocop. Wstaw dane, wyświetl dane. Zwróćcie uwagę, jak łatwo przy użyciu technologii linku tu SQL wstawię dane. Tworzycie obiekt tej klasy, która jest mapowana na tabelę i wydajecie, wypełniacie go i wydajecie polecenie insert on submit i submit changes stwierdzacie. W ten sposób wykonujecie wstawianie. Nie ma żadnego SQL-a, żadnych poleceń insert i tak dalej. Operujecie na obiektach. To wszystko w tym wideo. Trzymajcie się. Cześć.